Tak, kochani, nadchodzi czerwiec, nowy miesiąc i dobrze wiecie, co to oznacza. Tak, kochani, szaleństwo literackich premier. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, wiosenny jeszcze dzień, witam Was Olga z Wielkiego Buka. Czerwiec rozkwita szaleństwem książkowych premier. Nic dodać, nic ująć. Wydawnictwa po kilku tygodniach wstrzymywania oddechu wracają, by uderzyć w nas z impetem i rozbuchać na nowo nasze literackie apetyty. I powiem Wam, kochani, że jest z czego wybierać, bo czerwiec jest jednym z tych miesięcy, kiedy wydaje się, że premierom książkowym nie ma końca. Zobaczcie zresztą sami, co też dla Was Wybrałam. I jak co miesiąc, kochani, zaczniemy od wielkobukowych patronatów, i jestem ogromnie podekscytowana i z całego serducha również pragnę podziękować wszystkim wydawcom za zaufanie. Ostatni lot Julie Clark premiera 3 czerwca od wydawnictwa Muza. Jest to cudownie porywający kobiecy thriller, porywający dreszczowiec, który sprawi, że nie zaśniecie dopóki nie poznacie całej historii Claire i Eve. Mamy tu dwie zdesperowane kobiety, dwie ucieczki i jedną decyzję, która zmieni dosłownie wszystko. No dobra, ale czy odmieni aby na lepsze? Macie absolutne szaleństwo przepysznych i brutalnych zdarzeń. Odmęt Jacek Kucharski, premiera 17 czerwca, od wydawnictwa czwarta strona. Małe miasteczko na uboczu, dziennikarz z przeszłością i tajemnica pewnej zbrodni. Czyli nie ma to, kochani, jak opowieści o małych społecznościach, gdzie nic nie wydaje się być tak piękne, jak się wydawało na początku, a zbrodnia czai się tutaj za każdym rogiem. Kieszonkowiec na nakamury, premiera 1 czerwca od wydawnictwa Kwiaty Orientu. Japoński autor, który jakiś czas temu zaskoczył nas mocno dzieckiem ziemi i tym razem napina nasze nerwy do granic wytrzymałości. Przed czytelnikiem historia pewnego kieszonkowca, złodziejaszka, którego dopada przeszłość, dopada zbrodnia, dopada zło. I znowu będzie bardzo niepokojąco. Dwie twarze, życie prywatne morderców z Auschwitz, Niny Majewskiej, Braun, premiera 3 czerwca od wydawnictwa Bellona. I tym razem Nina Majewska-Brown mierzy się, słuchajcie, z nazistowską propagandą. Ukazuje portrety zarówno mężczyzn, jak i kobiet, oprawców, nazistów, którzy na co dzień wypierali prawdę, wypierali pełną fałszu i okrucieństwa codzienność. Jest to wstrząsająca lektura, która pokaże wam, jak spreparowane kłamstwa potrafią odmienić czyjeś postrzeganie rzeczywistości. A teraz kochani miłośnicy horroru wstrzymują o oddech cztery bezsenne, przepyszne, wielkobukowe patronaty, które całkowicie zbiją Was z tropu. Jedna krew Stefana Dardy, premiera 17 maja od wydawnictwa wideograf. Kto czekał na pełną mroku, pełną grozy, kolejną opowieść od naszego rodzimego mistrza horroru, ten doczekał się, kochani, jednej krwi i doczekał się pewnej klątwy, która dręczy bieszczadzką wioskę. Przed Wami dawka czystej grozy i przepysznej opowieści, mrocznej opowieści, która zapewni Wam niejedną bezsenną noc. A teraz, kochani, niespodzianka, kto ogląda? Słuchajcie, Stefan Darda zgodził się się wziąć udział w rozmowie na żywo, w Na żywo z Wielkim Bukiem. Jest to seria, która teraz powstała na Facebooku Wielkiego Buka. Serdecznie Was zapraszam. Już niebawem poznacie szczegóły. Stefan Darda będzie gościł na Wielkim Buku. Abominacja Dena Simonsa, premiera 17 czerwca od wydawnictwa Wesper. Autor porywającego terroru znów zabiera nas na lodowate ostępy naszej planety i tym razem w Himalaje, Himalaje lat 20 XX wieku. A na himalajskich szczytach coś tropi i coś poluje na kolejnych wspinaczy. Czekacie? Bo ja czekam bardzo, bardzo. Wyspa doktora Moreau, H.G. Wellsa, premiera 17 czerwca, również od wydawnictwa Wesper. Czyli bardzo mroczna opowieść o pewnej wyspie i o tajemniczych eksperymentach, które na niej zachodziły. To jest tytuł dla mnie szczególny, bardzo unikatowy, dlatego że porusza jeden z moich najulubieńszych motywów w literaturze, czyli mit prometejski. Chodzi tutaj oczywiście o zabawę w Boga, czyli coś co do dzisiaj trwa i coś co nigdy się nie skończy. I sprzedaliśmy duszę Grady'ego Hendrixa, premiera również 17 czerwca, również od wydawnictwa Vesper. Jest to mroczna, pełna tajemnic, historia pewnego zespołu, która na swój sposób specyficzny, społeczno-obyczajowy, ale horrorowo-dreszczowy również porusza tematykę podpisania paktu z diabłem. Poznaliście wielkobukowe patronaty czerwca, a teraz kilka innych tytułów, na które naprawdę warto zapolować. Liliowe opium Julii Gambrot premiera 10 czerwca od wydawnictwa Lira. I po różanym eterze, czyli poprzednim fenomenalnym retrokryminale od Julii Gambrot nie mogę już doczekać się kolejnego tytułu spod pióra tej autorki. Czas płynie, nadchodzi wielka wojna, a w życiu Lili von Schimmler, Pojawia się tajemnica. Dorośli Marie Aubert, premiera 10 czerwca, od wydawnictwa pauza. Zapowiada się fascynująca, gorzka opowieść o zmarnowanym życiu, o zerwanych więzach rodzinnych, o zazdrości a wszystko to w zjawiskowych okolicznościach przyrody. Już nie mogę się doczekać. Malarz Dusz Ildefonso Falconesa premiera 17 czerwca od wydawnictwa Albatros. I mamy tutaj Hiszpanię czasów największych przemian i także największego politycznego chaosu. Europa wchodzi w wiek XX, a w Barcelonie przelewa się fala społecznych niepokojów. A w to wszystko zaplątany jest pewien artysta, którego życie zostanie odmienione na zawsze. A teraz bardzo mocny tytuł, tytuł, który miałam szansę czytać przed premierą, wydać również o nim opinię jest to moja mroczna Vanessa Kate Elizabeth Russell, premiera 17 czerwca od wydawnictwa otwartego. Jest to mroczna opowieść, przerażająca opowieść, porażająca opowieść, historia, która mogła wydarzyć się każdej dziewczynie i która być może dzieje się nie jednej z nas. To opowieść o manipulacji, o zakazanych pragnieniach, ale to wszystko z tą nostalgiczną nutą jak z na Bokowa. Ogród kobiet Cardi Montero premiera 16 czerwca od wydawnictwa Rebis. Przeszłość i przyszłość, dwie wyjątkowe kobiety, dwa odmienne światy i tajemnice, tajemnice, które trzeba rozwikłać. Zapłacz dla mnie Piotra Borlika, premiera 2 czerwca od wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Jest to najnowsza powieść wyjątkowego twórcy thrillerów, który zachwycił nas w zeszłym roku całą trylogią boskiej proporcji. I znów Trójmiasto, mamy tu Sopot i zagadkę morderstwa, uczennicy elitarnego liceum. Jestem ogromnie ciekawa, mam nadzieję, że wy również. I wreszcie balada Ptaków i węży Susan Collins, premiera 17 czerwca od wydawnictwa Media Rodzina, czyli coś dla wielbicieli klubu marudnych zaczytanych ciotek i dla tych, co tęsknili za kolejnym tomem opowieści ze świata uniwersum Hunger Games, czyli Igrzysk Śmierci. I ta historia przybliża nam postać tak znienawidzonego koronalusa Snowa. Będziecie czytać! Kochani, z nami 15 wyjątkowych, przepysznych książkowych premier, na które warto zapolować, które warto upolować, tym bardziej, że właśnie 1 czerwca ruszają targi, książki online z Księgarnią Tania Książka, których jestem ambasadorką. Od 1 do 21 czerwca czeka Was moc przepysznych wrażeń, nie tylko rabaty i obniżki na książki, ale także spotkanie z autorami, moc konkursów, no i różne cuda cuda. Link do całego wydarzenia znajdziecie w opisie pod filmem, a ja Was serdecznie zachęcam, bo będzie na co polować. Koniecznie dawajcie mi znać, kochani, na jakie tytuły Wy macie w planach polować w czerwcu. Pamiętajcie, że wszystkie te tytuły, o których dzisiaj wspomniałam, znajdziecie też na blogu Wielkiego Buka. Wpis i link znajdziecie również w opisie pod filmem. To co, kochani? Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa, pa A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam was na najnowszy odcinek serii na krótko i na dwa wyjątkowe polskie debiuty. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.